Jeszcze w tym roku ruszą prace związane z termomodernizacją sportowej szkoły podstawowej nr 2 i gimnazjum nr 3, czyli przyszłej szkoły podstawowej nr 4. W budżecie miasta zabezpieczono na ten cel około 4,5 miliona złotych. Komisja przetargowa za najkorzystniejszą uznała ofertę firmy Koga Inwestycje Budowlane z Bydgoszczy. Znaczy my przeznaczyliśmy budynki oświatowe. To są cztery szkoły i przedszkole. Robimy wszystko, żeby to ciepło, które kupujemy, za które niejednokrotnie czy mieszkańcy, czy miasto płaci bardzo duże pieniądze, nie uciekało, żeby nas ogrzewało. I w związku z tym to są prace kompleksowe, tak? To jest i wymiana okien, i wymiana kaloryferów, i wymiana jakby zabezpieczenie dachów. Wszystkie miejsca zabezpieczamy, żeby to ciepło niepotrzebnie nie uciekało. A zaczęliśmy już to realizować w szkole numer 10. I w tym roku skończymy. W tej chwili jesteśmy już po dwóch rozstrzygniętych przetargach, gimnazjum nr 3 i w szkole sportowej w Dwójce. Jesteśmy przed przetargiem w tym roku na przedszkole nr 8. Przedszkole i szkołę mamy zamiar, Dwójkę mamy zamiar skończyć w tym roku, a gimnazjum to jest inwestycja dwuletnia, bo to jest najdroższy element tej termomodernizacji. W przyszłym roku jeszcze planujemy zrobić szkołę nr 8. Zadanie będzie realizowane przy unijnym wsparciu w ramach tzw. zintegrowanych inwestycji terytorialnych. To już kolejna miejska szkoła, która została poddana termomodernizacji. Roboty trwają m.in. w Dziesiątce.